tutaj i tu będzie się to kończyć. Drugi odcinek z City Skylines PlayStation 4. Chciałem się powiedzieć przy zaporze, ale to przecież miasto ogrodów. I tak właśnie zaczynamy od naszego miasta ogrodów w dzisiejszym odcinku. I tak, jedną rzecz, którą właściwie nie wiem, czy mogę już zrobić, nie wiem, jak masz ty. Mogę pomóc naszemu przemysłu, stawiając nasze zakłady. Dwa zakłady postawimy, takie najmniejsze oczywiście. I z tego co kojarzę, jeżeli postawimy jeden na produkty po prostu, nie unikalne, tylko na produkty towarowe. O, proszę bardzo. To tutaj będą przyjeżdżać samochody z produktami towarowymi, które będą importowane do miasta i ogólnie. I tak, zacznijmy od czegoś prostego, czyli od ekspansji tego miasteczka, ponieważ tak, czekaj, wejdźmy sobie w ten podgląd i najbardziej oddający charakter to jest właśnie ten podgląd. Tu jest dużo lasów, czyli tu będzie nasz przemysł leśny iść. Co oznacza to zatem też, że powinniśmy... A nie, czekaj, tu chciałem zrobić nasz duży przemysł leśny. Tak. No dobra, no to mniej więcej wiemy. To proponowałbym teraz kupić ten kawałek ziemi i ten. I będziemy mogli powoli zaczynać nasze pieniądze po pierwsze, a po drugie ekspansję ludzi w tymże kierunku, ponieważ tutaj jest piękna nasza dzielnica. My ją sobie dzisiaj tutaj jeszcze przyciągnę, ale tutaj też by się przydało. Więc proszę bardzo, kupujemy ten i kupujemy ten. Chwilowo to wygląda w ten sposób. Przemysł dzisiaj może zaczniemy, nacisku nie chcę po prostu utrzymywać też. No ma tak, tutaj jest nasza wspaniała autostrada, ale mimo wszystko ona nie jest aż tak wspaniała, ponieważ... No sobie wywalimy i zrobimy ją zwykłą po prostu drogą. No bo jednak mimo wszystko... Z tego co kojarzę, nasi ludzie nie potrzebują aż tak wielkiej drogi tutaj jadącej do ich miasta, a to nie jest jakieś nie wiadomo jakiej wielkości miasta. Zresztą ten odcinek jest ekstra, ponieważ go tu właściwie nie miało być dzisiaj, ale stwierdziłem, mnie no by się przydało, z pewnym sądzę, żebyście bardzo chcieli, żeby się pojawił kolejny odcinek z tego, nie za kolejny tydzień, więc specjalnie dla was go tutaj dzisiaj nagrywam, ponieważ ja jestem w tym momencie, kiedy wy to oglądacie na wakacjach i nie mam po prostu jak nagrywać dla was odcinków z wakacji, naprawdę. Pewne rzeczy się są niemożliwe. Na przykład nagrywanie odcinków na wakacjach. Więc tak, jeżeli tutaj zmienimy na 3 pasy... Nie zmienimy kierunku, tylko zmienimy na 3 pasy. To będą 2 pasy tutaj prosto, a jak zmienimy na 4 pasy, to będą... To będzie najlepiej. Oczywiście, że to jest nierealne, ale w City Skylines tylko w ten sposób da się zrobić coś realnego w teorii. Więc proszę bardzo, mamy naszą drogę tutaj dociągniętą, możemy włączyć już play i trzeba zacząć powiększać nasze miasto. Więc tak, zacznijmy od czegoś prostego, czyli nasz handel tu sobie powiększymy. Coś tutaj będzie zaraz przemysł, ale tu zaraz damy sobie po prostu drogę i wtedy odetniemy go. Natomiast nasza dzielnica Zaspa, tutaj ją dzisiaj trochę pociągniemy w tym kierunku na razie. W drugim kierunku niespokojnie. W ogóle powiedzcie w komentarzach, napiszcie, bo po pierwsze nazwę tego miasta i co sądzicie o tym radyjku, co jest w tle, bo no tak sądzę, że trochę relaksuje, a to taki miał być właśnie scenariusz taki trochę oddychający, taki bardziej relaksujący, znaczy powiedział, niż jakiś inny. Więc proszę bardzo. Tak, tutaj jakoś tą drogą spokojnie sobie pójdziemy. Tutaj też w tym mieście, w tej dzielnicy, ja nadzieję, że pójdziemy w tym kierunku bardziej, żeby nie było jakichś, nie wiadomo, jakichś korków czy coś. Tylko po prostu będzie takie zwyczajne miasteczko. No to może po prostu dokończmy tutaj tą ścieżkę dowodową. Albo nie, czekaj. Dajmy sobie tą ścieżkę dowodową, żeby się tutaj ciągnęła dalej. I na przykład tutaj po prostu będzie zmieniać. No, to trochę jednak wygląda lepiej. Po prostu chcę, żeby były w niektórych miejscach przejście dla pieszych. O, tutaj będzie całkiem nieźle. Oczywiście tutaj będzie parę skrzyżowań jeszcze tak, no bo wiadomo, tutaj to jest przecież miasto, a nie jakieś nie wiadomo co. Więc jakieś tutaj osiedla podobimy, ale spokojnie jakieś tam zawijasy bardziej. No, tutaj sobie tak zakręcimy. W ogóle tak, ja to nagrywam dzień przed wyjazdem. Dla mnie jest piątek jeszcze.
piątek to jest chyba drugi. Drugi. To wiecie? Tak, drugi. 2 sierpnia. Więc jak widzicie, no trochę wcześniej, bo to generalnie oczywiście trochę później, żeby. Nie mogę też wam wpuścić odcinka milionów, to wtedy po prostu za dużo dostaniecie naraz i. No, i będzie jak zawsze. Dobra. No tak, sądzę, że tutaj już jest całkiem nieźle to wygląda. Teraz tak, dajmy sobie wszędzie, żeby się budowali ludzie, zanim je zjecie. Dam na razie wszędzie. O, w ten sposób. Nasz bamba i trzeba przeciągnąć. Koniecznie trzeba go jakoś przeciągnąć, żeby jechał bardziej przez. Czekajcie, a nawet pomysł. Zanim puścimy play, my tu sobie puścimy po prostu bambaj. Co by na to? To jest po prostu według mnie idealne do rozwiązania. Ja wiem, że to jest specjalnie zrobiony drogę taki łukiem, ale jak zrobimy to w ten sposób, to po prostu będzie idealniej. A, z pewnego mamy też mało forsy. Ale dobra, ale tym się na razie nie przejmujmy. To właściwie teraz możemy trochę to wykręcić, ponieważ tutaj jest przystanek. O, w ogóle ludzie uwielbiają nasz bambaj. Tak, poza tym, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, to on mówi od razu. Ludzie to nasz bambaj tutaj, który im tutaj stworzyliśmy w poprzednim odcinku, po prostu nasz wielbią, wręcz bym powiedział. Nawet bym śmiał się powiedzieć, że oni wielbią nas ten tramwaj. Tutaj i tutaj, proszę bardzo. Sobie to wywalimy i tutaj. Nie wiem, ile to jest możliwe, ale bym zrobił jak najbardziej proste. Czekaj. Czekaj. O, jest. No i nawet całkiem nieźle tutaj nam weszło. Dobra, natomiast tak, stąd, tutaj, proszę bardzo, tutaj sobie wykręcimy, no niestety domki też czasami trzeba wywalać. No tak, to rozumiem, mogę powiedzieć, nie bójcie się rozwalać budynków, ponieważ niektórzy ludzie się boją, a jak widzicie, w nowym Minecraftie będą złe i nie będą się chcieli tutaj społecznie wprowadzać. Nie, to tak nie jest. Spokojnie. Tutaj, gdzie wywaliśmy domki, trzeba oczywiście dać, żeby się dalej budowali. Natomiast, tak jak możecie się domyślać, teraz dorzucam tutaj parę sklepików. Tak, bo sklepy to jednak mimo wszystko dosyć ważna rzecz, w tej dzielnicy będzie. Oczywiście wszystkie przerobimy za chwilę na eko. I tutaj będą też auto, damy też samochody elektryczne, żeby mogli sobie robić. Oczywiście to trochę nawet będzie kosztować, ale jak będziemy mieli samochody, oczywiście już nasz przemysł, który za chwilę jeszcze dzisiaj opanuje, to spokojnie będzie nas stać. No ma, tak jak zrobimy przemysł, to dopiero wtedy wrzucę, żeby było to. Dobra, tutaj, 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 dobra. No i sądzę, że póki co naprawdę powinno być całkiem nieźle. No ma, tak, teraz tylko tak. Tu jest przystanek bambajowy i my musimy go przerzucić tutaj. Tu sądzę, że będzie naprawdę idealna miejscówka. Kolejny przystanek jest tutaj, więc jeden z nich po prostu się prosi postawić tutaj na tej drodze. Wiem, że trochę będzie korkować rzecz jasna, ale po prostu tutaj jest tak idealna lokalizacja. Szkoda z niej nie korzystać. Dobra, dalej. Jakiś pan. Nie, może po drugiej stronie. Proszę bardzo. Przy okazji teraz lepiej idzie nam z tym całym. O, tu w ogóle nie macie parków. Oj, 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 ja was chyba zapomniałem jakoś poważnie. Damy wam tutaj może jeszcze też boisko jakieś do koszykówki, tutaj, żeby wam prąd przerzucać. I jeszcze stąd. Nie wiem, jak z forsą będzie wtedy. A, nie jest to źle. Dorzucimy wam tutaj dojazd autostradowy. Tak jakby coś, jakbyście chcieli i z samym samochodem tutaj dojechać szybciej, czy po prostu jakieś towary czy coś, to tak, żebyście mieli jak. Więc proszę bardzo. No i powoli, powoli naprawdę sądzę, że coraz lepiej. Tak, oczywiście tutaj ci marudzą, że nie mają jeszcze ludzi, ponieważ ci nie mają jeszcze bambajów. Autobusów, na autobusy nas na razie nie stać. Natomiast co do bambajów, to my bambaje im tu za chwilę puścimy. Ponieważ jak widzicie, tutaj ten bambaj robi kółeczko. I my go przyciągniemy za chwilę, żeby on tutaj wjeżdżał w tą dzielnicę. I tutaj po prostu będzie pętla taka tramwajowa. Tak, żeby ten, o i ten tramwaj, te dwa właściwie tramwaje, po prostu by tutaj kółeczko i się zatrzymywały. No tak sądzę, że mimo wszystko tutaj trochę jest za mało tej integracji między tymi dwoma liniami i miejsca do przesiedlenia. No ale poczekajmy chwilę na forsę jakąś większą. No tak, bo popyt teraz tutaj daliśmy, oczywiście nie będzie wody. Tak, rzecz jasna. Wodę już, front mają już, ale wody nie mają.
miej nadzieję, że te parki wam tu w ogóle wystarczą. Czekaj, czy tutaj można jakiś park jeszcze sensowny, w sensie mały, ustawić? Tutaj by jakiś fajny wszedł. O, proszę bardzo. Wejdzie, wejdzie. O, jak tramwaj tutaj ładnie zasuwał, widzieliście? Masz taki słodki. Nic sklepania. Dobrze, zobaczmy, jak cała linia nam się miewa. One się na razie jeszcze rozjeżdżają, więc nie będę nic tutaj kontrolować, ale... Ogólnie powiem wam, że naprawdę całkiem dużo ludzi skorzysta z bandajów. No, no, no. Naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie. Dobrze, dociągnijmy teraz tego tutaj bambaja. I tak, mój pomysł jest dość skromny, a mianowicie... Trzeba im tutaj po prostu do tego handlu... Najlepiej to oczywiście by tutaj zapuścić. Ale nie, bo tu będzie bambaj jeden i załączy do tego przemysłu, co nie? Natomiast... Gdzieś tutaj, nie, bardziej gdzieś tutaj, zmyję sobie taką pętlę, żeby te tramwaje po prostu mogły tutaj jeżdżać. No i tak, to też jest sposób na robienie czegoś typu rzeczy, no to jest oczywiście wywalanie paru mieszkańców. I wtedy nie będą się tutaj ani budować. Uuu, czekajcie. Cóż za wspaniałe miasto, mieszkańcy jeszcze nigdy nie byli tak zadowoleni. Otrzymujesz 25 tysięcy. Nie wiem. A, 25 tysięcy, już myślę, 25 tysięcy. No to nieźle. Nie widać, nie musiałem ich naprawdę zadowolić. Czekajcie, zaraz zetknijmy. Może jak oni są bardzo zadowoleni, bo to... To wygląda tak, jakbyśmy za chwilę chcieli skończyć ten scenariusz. Dobrze, zobaczmy. O, nasz poziom średni już jest powyżej 85%. To naprawdę dobry wynik. Mamy już 5 różnych parków. Oczywiście najtrudniej będzie dobić do 50 tysięcy ludzi i... ekologicznych, ale to akurat swoją drogą. Natomiast powiem wam, że naprawdę całkiem nieźle nam idzie w tym scenariuszu. Nie sądzimy, że aż tak szybko będzie dobrze, ale jest naprawdę dobrze. Dobra, no tak. Bambaj tutaj ten jeden będzie tutaj dojeżdżać. Tak, tylko już pętlę trzeba zgadamną zrobić. W sensie tak, stąd, no to oczywiście będzie taka podwójna. Po prostu z tym będzie sobie wyjeżdżać kawałek toru. Spark? Nie, to chyba ktoś jeszcze nie usunął. Okej, dobra. Tu będzie kawałek, gdzie będzie właśnie przystanek. Albo nawet na tym zakręconym będzie być przystanek właściwie. I po prostu później tutaj będzie skręcać, czekaj. Powiedzmy, że... O, tu. I tu będzie dalej wjeżdżać. Czy nawet właściwie możemy przeciągnąć to dalej, aby tutaj nie skręcało już. No tak naprawdę zwalimy więcej. Ale żeby jechało tutaj kawałek, po prostu bokiem już. Drogę sobie możemy nawet wtedy powiększyć dzięki temu, bo tu będzie przemysł teraz jeździć cięższy. Więc tutaj sobie wjedzie o tu. No, może i to jest lepszy pomysł. Co by na to? Ja sądzę, że to jest dobry pomysł. Stąd z kolei, no, oczywiście musimy tutaj odbić trochę tą linię. Tak teraz pomyślałem, jak my tutaj tak wygięliśmy tutaj mocno, to ja tutaj nie będę mieć jak kompletnie wjechał, bo tutaj chciałem puścić dwie trasy bambajowe. No, czekaj. Czy tutaj nam się uda jeszcze puścić? No, uda się. Uda się, uda się. Mówię ci, że się uda. Chyba nie, chyba jednak nie. Chyba nie uda się. No to trudno. Naprawdę się nie uda w dwóch? Nie, nie uda się dwóch. No to trudno. Dobra, no to najwyraźniej musimy zaspokoić się tym, co mamy. Czyli tak, to będzie sobie tak spokojnie wykręcać. Natomiast ta linia... sobie będzie takiej. Oczywiście ona tutaj musi odjechać od tego. Tak, bo to nie byłoby wtedy... Nie byłbym sobą, gdyby tak nie zrobiła. Natomiast ona sobie pojedzie gdzieś tutaj, dotąd. Tu. I po prostu tutaj sobie zakręci. To tam możemy już przerzucić właściwie. Tak, tylko jeszcze musimy zrobić tutaj jedną pętelkę oczywiście, ale to za chwilę będzie. Ta linia będzie zdecydowanie przeznaczona tutaj właśnie. A ta również tutaj. Tu jest jakiś przystanek ten, okej. To ciebie przerzucimy tutaj. I dobra, na razie to zostało zrobione. Nie ma przez co tutaj dużo przystanków, ale sądzę, że ci to sobie już akurat poradzą. Z takim dużej ilości przystanków. Dobra, jest wszystko, jest wszystko.
Dobra, no i zróbmy jeszcze tak, bo tu oczywiście miała być jeszcze gdzieś ta jedna linia. Właśnie. No dobra, ona gdzieś tutaj będzie musiała czekać. Powiedzmy, że będzie jechać tędy. I gdzieś tutaj. Na razie tutaj nie będziemy puszczać, albo nawet puścimy jakiś krótki bambaj, ale... Ale no mniej więcej gdzieś tutaj dotąd i tutaj trzeba na razie dać po prostu jakąś kółeczko. Naprawdę takie mówię, kółeczko. Ponieważ tutaj jest najmniej miejsca spośród tych trzech. O! Z czego ta linia musi mieć jeszcze jakieś połączenie ogólnie z dworcem tutaj naszym, który jest no, gdzieś tam daleko. Więc mimo wszystko, o, gdzieś tutaj będzie po prostu jeszcze podłączenie. Akurat ludziom to się spodoba na pewno. A tu po prostu zamiast, no, będzie coś takiego. I sądzę, że to powinno już być wystarczające, możemy to wszystko tutaj ładnie zrobić. Natomiast tutaj to aż się prosi o taki jeden park, co się nazywa. Zatem proszę pokażę, jak się nazywa. Nie wiem, czy nawet będzie sens zrobić tego, nie, nie, zrobimy Industry. Z Industry lekkie zrobimy. Tu się po prostu aż prosi o postawienie czegoś takiego, bo tu jest tyle miejsca, że po prostu aż się prosi o to. No zobaczcie, no. Nie prosiło się? Prosiło się. A tutaj z kolei już skoro się zbiło wolne miejsce i jeszcze nic się nie budowało, to będzie ścieżka. No, tutaj akurat kawałek los wszedł źle. Ale ogólnie tak. Będzie ścieżka. No i to. No. Ja nie mogę, no. Lekko pójdzie z niebie. Dobra, tu chciałem zrobić dojście, tu chciałem zrobić dojście. I tutaj nie, nie, nie. Tutaj nie będziemy robić dojścia, a tu sobie zrobimy dojście. Okej. O, proszę bardzo. I tu dojście. I powinno być całkiem nieźle. Mogą sobie dochodzić, chodzić jak tylko chcą. Do bambajów, z bambajów i w ogóle. I tak, jesteśmy na minusie z ludźmi. To mi się akurat nie podoba. Nie wiem, co jest zbyt dobrze. Czy co? Dobra, tutaj jest kiepska z parkami cały czas, jak widzę. Trzeba nam poustawiać to. Dobra, macie tutaj jeden park. A tutaj właściwie nawet nad wodą by się przydało trochę tego postawiać. A tych takich kluczowych nad wodą dla normalnych ludzi nie mamy, mamy tylko takie. A do nich trzeba pociągnąć drogę. Chyba że... Damy wam tutaj trochę miejsca. Czekajcie, czekajcie. Gdzie to było? O, nabrzeże się nazywa. No to się nazywało nabrzeże. I zajmę tutaj po prostu kawałek nabrzeża. Co nie? Teraz pytanie, czy jeżeli to będzie aż takiej odległości, to podłączył się do parki. Powiedziałbym, że polonizowałbym. No właśnie. Dobra. W takim wypadku zrobimy sobie oczywiście molo, bo jak już przed chwilą było, no to nie będę z tych ludzi, co po prostu stawia i usuwa po chwili. Nie, nie, to nie ja. Tylko o! Na widzenie w przyszłości, weź to może przeczytać. Był jakiś komunikat, dostaliśmy pewnie kolejną forsę. Na pewno dostaliśmy jakąś kolejną forsę. Ja nawet nie wiem jaką. No, a tu macie dojazd, proszę bardzo. Wody jeszcze potrzebujecie. Macie i wodę. Tak, za każdy wypełniony dostajemy forsę. A zaraz... O, szczęście nam spadło akurat. No dobra, ale mamy już różne parki i płace. Szczęście to nie wiem, czy mam spadło. Znaczy się wyprowadzać, to ewidentnie zauważyłem, ale... Znaczy mam szczęście, spadło to nie wiem. A poziom edukacji tutaj jest średni i kiepski. Dajmy taką nową szkołę, taką średnią. Jest instytut sztuk pięknych. I może on tutaj na nich podziała. A tutaj z kolei, żeby ich bardziej zadowolić, to wyciszymy im tą autostradę. No, to powinno już ich trochę być, powinni być zadowoleni. Natomiast tak. Tutaj, jak możemy się domyślać, czekaj, zanim się ściemni. Tak, niestety tutaj trzeba wywalić tych ludków. No, no, survival taki, co nie. Tutaj park trzeba przerzucić o jedną klatkę w bok również. Tu będą nasze bambaje jechać po prostu. No, na razie dotąd, ale będą. Natomiast tutaj, tą drogę, trzeba właśnie ulepszyć. Takiej dużej drogi.
ponieważ tutaj już nie jeżdżam Bombaje, to mogę to spokojnie aż dotąd nawet ulepszyć. No tutaj tak już nie będę nic kręcić, ponieważ tutaj to jest nie wiadomo właściwie co to jest. Ale jest. Dobra, czekaj, tutaj właściwie to można zrobić z drzew. No, bo tutaj nie muszą jeździć Bombaje. Bombaje jadą tędy. Się zbieram tutaj w centrum przesiadkowe, bez miejsca przesiadkowego. Bez przejść. Znaczy, tutaj akurat jeszcze nie jeździ Bombaje, ale... Nie zmienię faktu, że jest centrum przesiadkowe, bez przesiadek. Dobra, to nie? Dobra. Sądzę, że jak już takie rzeczy zrobiliśmy, to już będzie naprawdę całkiem nieźle. Tu w ogóle coś się usunęło. O, dobra. No i zacznijmy lekki nasz już tutaj industries, czyli stwórzmy najpierw dzielnicę. No to będzie po prostu taki przemysł jeden wielki, leśny, na całe miasto, żeby tutaj po prostu wszyscy dojeżdżali i nam kupę forsy dawali. Zaciskiem na kupę forsy dawali. W sensie oni oczywiście muszą być szczęśliwi, ale żeby skądś te szczęście się brało, to oczywiście zielone trzymać w portfelu. Jeżeli ktoś grał w SimCity i oglądał parę zwiastunów w SimCity, to wie oczywiście o czym mówię, zielone trzymać w portfelu. Nazwa dlatego. Nazwa dla miasta, nazwa dlatego. Dużo macie tych nazw. Do powymyślania. No ale no. I tak, za wyjazd do tej dzielnicy nie będziemy nic kościć, bo mają być szczęśliwi w końcu, co nie? Natomiast tak, puścimy sobie tutaj zieloną drogę. Aż dotąd. Tak, byłem to kosztowne, ale aż tak zrobimy sobie. Powiem, zobacz, czy tutaj się nigdzie nie zrobiło światła, ale nie widzę. To dobrze. I tu będzie już pierwsza droga, sobie puścimy. Oczywiście ją trochę jakimiś tam drzewkami może obładujemy, żeby nie było aż tak blisko tego. Z wszystkiego. Będzie jakieś połączenie, tak? Oczywiście z wiadomo, kto jest głównym beneficjentem przemysłu. Handel. No i tak, stawmy sobie na, zacznijmy od czegoś prostego, czyli od budynku głównego, na który nas nie stać, ponieważ potrzebujemy 20 kafli. Ja nie mogę. Co to ma być? Od kiedy potrzeba 20 tysięcy na budynek główny? Przyspieszmy sobie na martwy czas. Myślałem, że po prostu się dostaje pieniądze. Coś to budynek główny dużo kosztuje. Czekaj, to tu kosztuje 20, tam farmy kosztuje 15, tu kosztuje 25, a tu kosztuje 30. Leśnictwo akurat jest jednym z bardziej ekologicznych tutaj, w ogóle takich mało reagujących z tym wszystkim, dlatego chciałem to je zrobić, ale... Ale żeby tyle kosztowało na początek? Dużo. Mam tyle, dużo. No, a tylko sobie zrobimy w takim wypadku jeszcze trochę tego. No i sobie damy, żeby tutaj się to budowało. Nie, tutaj nie. Aż dotąd nie. Dobra, i w takim wypadku możemy dać tutaj po prostu, żeby się to dalej budowali. O, co nie? No. Tak, tutaj się dalej będą budować, tutaj sobie pociągniemy to, żeby się budowało. I tutaj, tak, jakąś pociśniemy sobie. I spokojnie się budujcie. I w międzyczasie będziecie mogli gdzieś na wodę. Więc damy wam tutaj woda. Woda. Czekaj, nie wróć. Tutaj woda. Dobra. Natomiast tutaj ten Bombaje, to jeszcze za chwilę zastanowimy się, jak będą jeździć. Co do jeżdżenia tych Bombajów. Jak z grykami, a tutaj ludzie figumiku i biegają wszyscy. Właśnie, jak tam ludzie korzystają z tego? Wydaje mi się, że to powinno być dużo w takim tego typu rzeczach. Ale suwa to nie wiadomo jak. Dobrze, 23 tysiące, sądzę, że jesteśmy czuć się bezpiecznie i możemy postawić przy budynku. Mamy tartak, mała oprawa leśna i zaczynamy oczywiście od mała oprawa leśna. Tutaj kosztuje nas 4 kafle za 1. No dobra. W sumie to nawet tutaj by dało się ich ustawiać trochę, ale tutaj tak zastanowimy sobie barierę drzew trochę. Dobra, i będziemy należy po prostu stawiać sobie każdy po kolei, sobie nabijemy do pewnego miejsca i wtedy zaczniemy tak. Ja powiem szczerze, bardzo fajne, ale nie wiem, powiem, że drzewo i glas jest na nich. Po drugie, ja wolę jednak tutaj buk, mimo wszystko, tu będzie lepiej grać buk niż palma. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie tutaj, ale nie. Olej palmowy, nie. Ale ścieki będzie można później jakoś tak trochę przenieść. Właściwie to można byłoby już trochę przenieść. A może nawet nie przenieść, a postawić to. 3000 kosztuje. No już tutaj na pewno 2. Nie, no. A do tego ile potrzebujemy? 16 tysięcy. No trochę więcej. A
ale postawmy sobie może postawę po prostu tutaj z dwa takie. Podłączmy je ze samochodami. Z miastem. O. Usuńmy te. Rudy też. Coś tam rudę. I podłączmy je do prądu. No niech one będzie kosztowne. No dużo kosztowne. Zobaczmy, czy takie nam tutaj te dwie rudy wystarczy. Po pierwsze są dalej od miasta, tak? To już jest duży plus. Natomiast takie dwie rurki nam spokojnie wystarczą. No, może się jeszcze włączają, dlatego tak jest. Ewidentnie tu nie ma już ścieku. Jeszcze płynie. Ale chyba rzeczywiście nie wydawiają. Dajmy jeszcze jedną. Tą ekologiczną. Przy dwóch ekologicznych już powinno to... Dajmy, jaka jest przydobowość tego? To jest 60 tysięcy metrów sześciennych. Jest dwa razy tyle, no dobra. No dobra, rzeczywiście więcej, ale jest już dobrze. Świetnie. Dobra, wy nie macie wody, więc wy nie działacie. Oczywiście. Mogłem się tego spodziewać. Postawmy jeszcze zakład, zanim zaczniemy właściwie całą resztę robić. Zakład kosztuje 5 tysięcy. No dużo. Nie powiem, że nie, ale dużo. I usunę światła. Dobra. No to mniej więcej już zaczęliśmy nasz przemysł. Dajemy sobie miejsce do zawracania, jakby chcieli. Okej. Właściwie. Miejsce do zawracania powinno być trochę lepiej usytuowane. Czytaj. Tak. No i to jest miejsce do zawracania. A to jest miejsce bez prądu. Tak. Nie, a tu nie ma środku nawet. No, dobrze. Tylko tak jakby tu chyba jest zły kierunku, to zrobiłem. Tak, jest zły kierunku. O, teraz jest dobrym i będzie dobrze. Dobra, możemy postawić kolejne szkółki leśne. Lasy właściwie. Tak jak to się nazywa? Mała prawa leśna. Okay, to mamy 9 tysięcy. Całkiem nieźle. Jak na początek. Jak na początek naszego... Znaczy jeszcze nie zaczęliśmy właściwie industrii, ale jak na początek tego ogólnie to jest całkiem nieźle. Dobra, zobaczmy jak tam nasze Bombaje. Okej, widzę, że całkiem nieźle. Tam jest 74... nie są jakieś przepełnione, to dobrze. Przynajmniej nie są przepełnione. A ten nasz przemysłowy, Bombaj? To już całkiem nieźle sobie radzi. No to fajnie, w ogóle zwykle bym na zegarek. 22 minuty chyba. To jeszcze nie jest aż tak źle. Tak, i zobaczcie, tutaj całkiem fajnie to sobie zrobiliśmy. Tutaj sobie wyjeżdża stąd. No, mógłby oczywiście wyjeżdżać z innego miejsca, tak? Ale to już nie będziemy... Powiedział, nie będziemy i to zrobił. Dobra, wykręćmy, żeby on tutaj lepiej kręcił. Tak, bym zrobił normalnie jeszcze taksówki tutaj w tym mieście. Na pełni szczęścia im tu brakuje. Ale umówmy się, taksówki to jest, jak chcemy tutaj jakieś... Nie wiem co właściwie. Nawet... Chcemy, żeby tu była turystyka, a my tutaj nie chcemy, bo ludzie byli przeszczęśliwi, że tutaj mieszkają. A tu jest przystanek dobrze, dobrze. No, jakby coś będą mogli z tego miejsca już dochodzić. I mają więcej drzewek. Same korzyści. Nie, ogólnie tutaj naprawdę całkiem nieźle miasteczko już wygląda. Oczywiście tutaj jeszcze no, to nie zarabia, ale to chwilowe. Dobra, widzę, że się chcą budować ludzie. A na takie prośby nie będę długo czekać. No tak, dajmy sobie może kolejną sekcję ludzi. Sekcja ludzi. Z tej strony sobie pożegnijmy, bo tutaj są Bombaje, więc właściwie to byłby nawet sensowny pomysł, aby gdzieś w okolicach tych tramwajów po prostu taką kolejną uliczkę, taką fikumiku puścić po prostu. Fikumiku w kominku. Tutaj, stąd, tutaj, tutaj i tam tutaj sobie przekręcimy tak, o, tak i ona po prostu będzie jechać tutaj w tym kole, z kolei w kierunku i na razie będzie podłączyć się tutaj z autostradą. Przy okazji jak to tutaj wyciszymy, żeby to było trochę tutaj ciszej. Nie wiem jak to tutaj spływa faktycznie na ich hałas, bo ona jest mała. Ale lepiej od razu ustrzyc, żeby nie było później problemów. No, proszę bardzo, tutaj trochę tego. Tutaj nie. Tutaj małym. Tak, tutaj już trzymajmy tą rezerwę, żeby tutaj się nie budowali faktycznie. I wypełnienie
Tutaj sklepik, bo tu daleko nie ma właściwie. Tutaj sklepik i tutaj sklepik. No. I jakiś padaczuś, bo tutaj mało padaczusiów jest. Możemy tutaj postawić. A, no i tutaj był bardziej potrzebny padaczuś oczywiście. Więc go tutaj nie postawiłem. I tutaj. No. W ogóle tutaj nieźle zacinę zasypamy tego przystanku tam małego. Już nie mówiąc tu o samych towarzystach, którzy tutaj, jak widzę, całkiem nieźle korzystają z tego. Tu. A, czekajcie. No i taki ładny ruch tutaj jest tych rowerzystów. To się aż prosi o stworzenie ronda dla rowerzystów. Po prostu nigdy go nie robiłem jeszcze w Cities, a jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Co się będzie działać nawet. No, tak. Ciach. Mamy ronda dla rowerzystów. No, musi być większy. Ok. Spokojnie. Pierwszy raz je robię. Więc to nie jest jeszcze błąd. W praktyce tylko raz się z nim spotkałem. W sensie w życiu. Ale tutaj, no proszę bardzo. Będę mogli połamać na tym prawo. Bezczelnie. No ma, to nie jest ścieżka, to nie jest asfalt ani torowisko, ale też ujdzie. A po środku byśmy postawili jakieś ładniejsze drzewko. Nie wiem, czy tutaj oczywiście palmy. Tylko jakąś... Sekwoję. O. Sekwoję to koniecznie będzie wyglądać. Zupełnie inaczej. No, wracając z naszego przemysłu. O. Jak to torowisko tu w ogóle wkręcić? To też jest dobre pytanie. Raz, dwa. No, jak tutaj wstawimy to torowisko, nie będzie też tak źle. Ja będę oczywiście chwilowo zawracać ten tramwaj. Ale chcę po prostu, żeby już tutaj coś dojeżdżało. Będą właściwie dwa w jednym. Dzięki temu. Tutaj i tutaj, proszę bardzo. Natomiast tutaj będzie to droga. Na razie będzie autostrada. Później będzie zupełnie co innego. Więc tutaj proszę bardzo stąd. Tak, dotąd będzie taka. Natomiast tutaj dalej. Czekaj, gdzie to jest? O, będzie ta. Właściwie nawet tutaj możemy w sumie zrobić. Tylko tutaj zmienić kierunki. O. No. I całkiem nieźle. Zróbmy teraz tutaj tą jedną linię tramwajową. Nie spodziewałem się dużych ruchów, bo tu właściwie jej nie ma, tak? Ale po prostu chcę, żeby tutaj coś już dojeżdżało. Więc proszę bardzo, tak i tak, dobra. Właśnie jak jest naszym linią tym. No ma kiepsko. I kiepsko z jeszcze jedną rzeczą jest. Nazywa się ona prąd. To chyba jest jednak ważniejsze. Co jest z prądem? Szybko. Właściwie to nie wiem. Nie wiem, że nas nie stać na to. Nie ma ścieków. Czyli doszliśmy do końca tej ściekarni. Dobra. Będą ścieki, będzie prąd. Tak zazwyczaj jest. Dobra. Dawaj te ścieki. A i ogólnie jesteśmy na 160 MW. Dobra, pociągnijmy trochę jeszcze prąd i kończymy dzisiejszy odcinek, bo trochę też już jest długi. No może nie aż taki długi, ale mimo wszystko. Dobra. Wy tu niestety was pohamowałem z rozwojem, ponieważ nie dałem wam nigdzie tutaj wody. Ha. Ale nie, spokojnie, że wam oczywiście daję. Dobra, wy tu macie prąd, wy tu macie wodę. Poczta jest rozwożona, dobra. Bo śmieci. No śmieci to śmieci. Śmieci. Co do śmieci, tutaj można coś poustawiać. Bo tutaj jest taka droga właściwie nieużywana. Dobra, więcej tego nie postawimy, bo nas nie stać, a też nie chcę zbankrutować, bo to jest jeden z warunków przegrania. Warunków, tak, dobrze. Dobra, no i tak, i tutaj będzie właśnie jeden przystanek i kolejny na razie będzie tutaj, tu będzie kolejny, tutaj i tu będzie się to kończyć. Dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy ciąg wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostać w obchodę. Przypominam o nazwach dla miasta i dla tego przemysłu. Zatknijmy tylko, ile zdrabia i kończę naprawdę. No, na razie nic nie zdrabia, nic nie importuje, ponieważ nic nie produkuje. No, dajmy tylko, żeby coś się podobało. Tak, żeby nie było, że faktycznie stworzyłem przemysł, który nic nie robi.
Da, proszę bardzo. Jeżeli odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi i jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać dalej, to oczywiście nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj ten dzień dzwoneczek. Zobaczcie na moim kanale. No, coraz to lepiej. Rozwinęliśmy dzisiaj sobie trochę populację. Powiedział nie trochę. Zrobiliśmy dwa sukcesy. No, przynajmniej były dwa sukcesy. No i lecimy rzecz jasna dalej. Cześć! Some time.